Witam, że masz z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odgazie Kaiser Redux jako zachodnia rosyjska armia. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że się pojawiłem, kiedy już będziemy przed wojną. Jak sami widzicie, jest 48%, co nie wiem, kiedy dokładnie wojna wybuchnie. Ale pojawił mi się tutaj event związany z Karelią. Jeżeli chodzi o jakiś tam z regionów, tylko muszę zobaczyć dokładnie, który region. Dziwne. A to może samo państwo. Chodzi o samo państwo. Chodzi o to, że po prostu tam jakiś. Tutaj mamy, że gdzieś tam dostanie region, który tam. No, zmienia nam, jeżeli chodzi o to, ale tutaj bardziej nam się opłaca z tego względu, że będzie krócej, jeżeli chodzi o minusy, które tutaj mamy. Po prostu przez 60 dni będziemy mieć je. A tutaj jest jakiś, nie wiem, jakiś region, czy coś takiego, gdzie się to pojawia? Nie. Ale jak mówiłem, jest już 50%, to znaczy, że możemy spróbować zacząć uzasadniać cel wojenny. No i teraz czekamy. W głównej mierze. Mamy tutaj, trochę ćwiczenie nasze dywizje, ale z tym ćwiczeniem nie jest aż takie łatwe. Jeżeli chodzi o to, ale jak sami widzicie, nasz wróg też ma trochę dywizji. To nie jest tak, że nie ma ich, ma. Więc zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Jak widzicie, trochę nasze jednostki pokazuje, jakbyśmy byli albo porówno, albo mniej. No trzeba pamiętać, że oni mogą mieć więcej manpowera, więc to jest najgorsze dla nas. My teraz będziemy budować agencję, więc nawet nie będę tego wykorzystywać. No i co? No i musimy spróbować jakoś tutaj ich załatwić. Nie wiem, jak to się nam uda. Można powiedzieć, że to będzie bardzo ciężkie. No, karabiny trochę nam powstaje. Mamy niby za sobą Finlandię, więc to jest dobre. Karelia, nie wiem, co z Karelią. Nie wiem, czy oni coś. Chyba oni idą na swoje. Możliwe, że chcą pójść właśnie, żeby tam pójść na niepodległość, ale to zobaczymy. Więc powoli się tutaj zwiększa. My możemy sobie jeszcze zwiększyć na 5%. To wydaje mi się, że będzie lepszy niż nasza gospodarka. No i niestety, ale jak sami widzicie, nie wygląda na to, żebyśmy mieli jakąś tutaj lepszą sytuację, ponieważ widzę, że nasz wróg ma sporo dywizji. Tak. Może nie być zbyt łatwo. Ale zobaczymy, jak to będzie. Mamy oczywiście naszego sojusznika. On powinien nam jakoś pomóc. Do Niemiec jakoś nie mamy jeszcze możliwości dołączenia, więc to nic nie możemy zrobić. Tutaj jest jakiś chmucie. Są jacyś tutaj rebelianci. Stara mechanika rebeliantów. Nie, w ogóle nie kojarzę, jak ona dokładnie ma działać, ale niektórzy nadal ją dają. Dobra, więc jak sami widzicie, jesteśmy na tak dobrej pozycji, że pokazuje nam, że jest słabo. Dobra, tutaj pokazuje, że jesteśmy niby przygotowani na to, ale powiem szczerze, jestem tak bardzo przygotowany na tą wojnę, że w ogóle nie mam w ogóle karabinów w zapasie, więc możemy wypowiedzieć wojnę, wezwać naszego sojusznika i tyle. No. Tutaj co pewien czas byśmy odzyskiwali regiony. No i co? No i zielone widzę. To zawsze jest miłe, kiedy widzę zielone. No ale widzę, że już nasz zapewne mamy takie minusy w karabinach, że jest trochę słabo. Dobra, możemy włączyć sobie tutaj push. Więc włączamy. Czy oni mają push przeciwko nam? Nie, ale mają nadal to. To dziwne jest, że AI tego nie zmieniło, ponieważ to bardzo, ale to bardzo mało kosztuje. Możemy sobie tutaj porobić. No tak, koniec już prawie drzewka. Ja naprawdę mało co robiłem z tego drzewka.
pomiędzy odcinkami, więc nawet nie jest coś takiego, że coś was ominęło. Ten event był takim główną rzeczą, która się pojawiła. No i jak sam widzicie, karabiny to już ledwo. Dobrze. Okej, powoli odzyskujemy terytoria, co nam daje bardzo dużo manpowera. Co jak wiecie, przy Rosji to jest zazwyczaj polega na tym, że my po prostu manpowerem będziemy walczyć. Dobra, kto nam tutaj? Karelia? Tak. Karelia ma jakoś coś takiego, że ma jakieś takie chęci do zaatakowania nas, ponieważ o tutaj Savinkovic się pojawia. Dobra, ale dobra, wróciło 11 milionów, nice. Jesteśmy na dobrej pozycji. Też Mio nam się odblokowało. To uwielbiamy, kiedy się Mio nam odblokowuje. No i wszystko poszło. No i jak to wygląda? Trochę popchnęliśmy, trochę oni nas popchnęli. Ja włączyłem sobie mega prosty, jeżeli chodzi o to, żeby nie było aż takiego problemu z karabinami, bo jakbyśmy trochę bardziej ich pocisnęli, to moglibyśmy mieć problemy. No i co? No i to nawet nie możemy mikro robić, ponieważ to nie jest wojna na mikro. To jest po prostu wojna na przepchanie dywizji i tyle. Ona się nam skończyło. Idea. Teraz musimy chwilę poczekać. No i co? No i czekamy. Macie przeciwko nam? Partisan Warfare. Okej, okay, power. Też to daje nam to, że tamtejsze fabryki też do nas wracają, więc to jest w głównej mierze plus. A my pójdziemy w to. Okej, okay, nie, naszego jedynego agenta złapali, no serio. Nic nie możemy zrobić, już jak został złapany, nic się nie da dalej zrobić. Dobra, na Syberii trochę popchnęliśmy do przodu, to nie jest jakieś duże osiągnięcie. Jak to wygląda z manpowerem? 157 tysięcy, no tak 1 do 1, ale mówię, teraz walczymy manpowerem, niczym więcej. 7 tysięcy karabinów na minusie. Możemy w ogóle sprawdzić, ile powinniśmy mieć karabinów. 46 tysięcy, no to te 7 tysięcy nie jest jeszcze aż taką złą liczbą, ale to nie jest też, powiedzmy sobie szczerze, najlepsza liczba. Okej. Zgaduję, że to co... Dlaczego my też nie mamy aż tak dużo decyzji, to może przez to, że nikt się nie spodziewał, że to jest możliwe do wykonania. Więc to też jest... Wiecie, często jest coś takiego, że okej, okay, dobra, nie, no, ktoś musiałby pomyśleć o tym, o, zostaliśmy spymasterem, ktoś by musiał o tym pomyśleć, że to tak się da, a tutaj takie, nie, naprawdę nie trzeba. W ogóle Karelia zaatakowała Finlandię, my nic nie zrobiliśmy w międzyczasie, po prostu takie, okej, okay, zaatakowali was, gdzieś tutaj możemy dywizję postworzyć, push, chcemy ten... mieć fajne bonusiki. Ostatnio się bawiłem z tą nową formą idei narodowej, duchów narodowych przy modowaniu. To co teraz bardzo często korzystają. Jest to bardzo fajne, tylko czasami wartości są inne niż to co się pokazuje. Czyli na przykład dajesz tam w procentach, a daje ci w liczbach no, całych, no, po prostu. Rozumiecie, że na przykład piszę 0,5, a daje mi 5 albo 50, ponieważ tak to działa. Albo jeszcze lepsza sytuacja, kiedy piszę 0,05, daje mi 0,005 i takie... Jak to się stało? Okej, okay, lepsza artyleria. Lepsze karabiny. I idziemy do przodu, no. Okazuje się, że nasza armia jednak... Dobrze się trzyma. Czy jest nam potrzebny Guerrilla Fighter? Nie, wydaje mi się, że przy tym co chcemy iść do przodu, to nie jest najlepszy
najlepszy. No, najlepszy wybór. Okej. Wydaje mi się, że te portrety są takie albo jakichś aktorów, albo albo jakichś słynnych osób, których nie znam, ponieważ to na pewno nie była postać historyczna. Okej, tutaj już nic nie mamy, tutaj możemy jeszcze porobić, jeżeli chcielibyśmy, więc lepszą gospodarkę dajemy. Dobra. Czekajcie, a tu jutro. Nagrywam w środę i teraz w czwartki na Polsacie jest taki program, nazywa się Lepsza Polska. Tam jak włączyłem sobie pierwszy odcinek, to jak go włączyłem po 2 minutach potem, jak się goście przedstawili, ponieważ takie, dobra, nie chcę mi się ich słuchać. I było coś takiego, że teraz w czwartek jest ten program, ja sobie tak żartuję, no, czwartek to będzie Lepsza Polska. Te nazwy naprawdę są czasami takie śmieszne, jak ktoś sobie robi. No na pewno to będzie przed wyborami, więc na przykład teraz mi się pokazują reklamy Trzaskowskiego na YouTubie i jego hasło wyborcze. Po prostu Warszawa. Tak. Super. No, więc naprawdę można się uśmiać teraz z tych różnych banerów czy coś takiego. Najbardziej mi się podobało, że wszyscy mówili takie, że o, nie ma banerów w moim mieście, dosłownie na głównych miejscach, gdzie są zawsze banery podczas wyborów, wielki baner. I takie, tak, nie ma banerów. Dobra, możemy wyłączyć sobie to. Spróbujmy może uratować tego gościa. Potrzebujesz karabinów podobno, to możesz dostać. A, możemy to połączyć. Ja się zastanawiam, co chodzi. Dobra, partial mobilization. Ładnie nam idzie. Co tam, że straciliśmy? No, 1:1. Mamy. Ej, oni mają kolaborację, a my też mamy kolaborację. Okej. Okay. Czekajcie. Nie, to. Inny mod, ten jak się nazywa. Chyba to. Jak on się nazywa? Orwell Blues chyba ma wyłączone to, że nie można robić kolaboracji, ponieważ nie wiem dlaczego postanowili, że fajnie będzie, jeżeli usuniemy to, że to nie pasuje do naszej do naszego moda, tylko że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby nie mieć długich wojen. I oni to wyłączyli, mnie to wkurza. Że to po prostu ktoś wyłącza i takie wyłączy dlatego, że nie chciał, żeby tam po prostu ludzie szybko grali. Okej, więcej karabinów. Tak. Nawet mamy stal na to. Wow. Ilość bonusów, jaki teraz mamy przeciwko tej drugiej stronie, jest ogromna. W ogóle nie zaatakowali tych. Czy to oznacza, że oni mają już własne drzewko? Coś nam się dywizje pogubiły, widzę. Czy to oznacza, że oni mają własne drzewko? Nie. Więc... dlaczego oni... Może Turkestan ich zaatakował i dlatego... Teraz coś co chwila nam ten... Resistance się pokazuje, bo w ogóle karabinów nie mamy dla naszych żołnierzy, więc... Za mnie się trochę nie dziwię, ale... Z drugiej strony, co myśleliście? O, odcięliśmy ich stolicę, dobra. Nie chce mi się... próbować tego, robić tego typowego, że nieco oszukać AI, że nie mają dostępu do zapasów ze stolicy, po prostu się zdobędą tą stolicę. Wiem, że czasami opłaca się, bo to wtedy kilka miesięcy omija, ale jak już w pierwszym odcinku wygraliśmy wojnę domową, to możemy już trochę tutaj porobić. Okej, okay, Moskwę mamy, dobra. Moskwę mamy, a Moskwa to jest naprawdę dużo manpowera. 8 milionów, więc jak sami widzicie. My nadal chyba Piotrogradu nie mamy. Tak, jest nadal okupowany, więc... więc to taki trochę niemiłe, że tak zrobili. Okej. Okay. Próbujmy najpierw tutaj pogarniać. I tak. Mijo to... Wiecie, jak na samym początku mówili, że o, zrobię jakąś zmianę do tego, to ja takie, kurde,
te zmiany mogą być głupie. Ale później jak zaprezentowali to Mio, to nawet jakieś... Nawet fajne jest. Ale to wiecie, to jest... Jeżeli chcecie sobie kupić specjalnie DLC do tego, to... Nie opłaca się. Lepiej już graćmy z tego Mio, bo to jest takie po prostu kolejna mechanika, że wybierania czegoś nam się pojawia. Tak naprawdę nie zwraca się na to zbytnio uwagi. Możemy sobie zrobić to. To jest najlepsze, kiedy mamy... mamy mało dywizji. Więc zrobimy sobie od tutaj. Nie możemy nic więcej robić, więc... Moglibyśmy sobie tutaj podpalać, tylko... zawsze mi brakuje czegoś takiego jak polepszenie produkcji. Czyli po prostu, że się nam trochę zwiększa, jeżeli chodzi o... My nadal mamy to, więc... Możemy sobie zwiększyć. Jeżeli chodzi o... atak. Tutaj stolice nadal stoją. O, się już nam pokazuje, że... Nie, ta stolica to naprawdę... Naprawdę jakiś bastion. Czy oni mają tutaj... Mają pięć... Mają forty piątkę? What? Forty piątka to naprawdę mocna rzecz. Więc... Że tutaj postawili to, to... Trochę dziwne jest. Dobra, pytanie, czy my w ogóle jakieś powietrze... Nawet samolotu nie mam, więc... Nie opłaca nam się nic tutaj ogarniać. Dobra, tutaj... Weźmy w takim razie... Już mamy... Tylu... Ile mamy weteranów? To nie są najlepsze dywizje, ale... To są te jedne z lepszych template'ków, więc... Później też będzie trochę doświadczenie dostaniemy. Okej... Okay. No tutaj musimy pochać naprawdę ich do przodu, bo większość ich punktów jest już na Syberii, niestety. O! Chyba zdobyliśmy stolicę. O, i nawet floty mają, a bo tamtych zajęli. Okej, więc Yong i... Bukestan, wy coś tutaj chcecie mieć? Wiecie co, możemy wam oddać. Jeżeli coś tutaj chcecie od nich, to my chętnie oddamy. Tutaj coś chcieli. Naprawdę chcecie to? O Jezu, co wy chcecie tutaj? Co to zaklejmy? Nie powiem, te klejmy są takie... Ile tych klejmów wy macie? Co wy chcecie tutaj... Co to za klejmy, naprawdę? Patrzę na to i takie... What? Ile jeszcze tego? Dobra. Chyba już więcej tutaj nie mają tego. Dobra. Oddaję im. Co to jest? Dobra, ja im oddałem to z tego względu, że w sumie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Okej. Okay. Wszystko reszta dla mnie. Confirm. Okej, okay, udało nam się. I teraz koniec wojny domowej. I co nam da? Jak żyje Rosja. Okej. Okay. I chyba to po prostu nam zmieniło tag. Tak, zmieniło nam tag i jesteśmy znowu Rosją. I... A, i zrobiliśmy to. Co tutaj jest? Nie mamy jakiegoś... Okej, okay, mamy jakieś minusy, mamy kilka rzeczy, które nam się nie podoba. Więc w skrócie po prostu zrobiliśmy... What? Ej, armia! Ej, nie mamy GUI armii! Zniknęło nam GUI armii! Co się stało? Okej, okay, tutaj jakieś... O, straciliśmy chyba wszystko, co robiliśmy do tej pory. Szczerze powiem. Tak mi się wydaje. Tutaj samoloty. Okej. Okay. No więc tutaj wszystko się zamienia. Okej, okay. Wygląda na to, że... Tutaj się dużo nam odblokowało. Muszę teraz zrobić reset tego całego, ponieważ jak sami widzicie
mamy problem z... z tym, że mam tutaj część rzeczy nam się nie pokazuje. Dobra. To, co możemy robić teraz, to ja... teraz muszę odbudować wszystkie te nasze wcześniejsze rzeczy. Więc myślę, że tutaj pójdziemy w samoloty. Tak, w ogóle samolotów nie robiliśmy. Tak, więc teraz będę odbudować tą całą Rosję. Tak, więc wracamy do normalnej gry Rosją. Mamy wielką Ukrainę. O, masz się los. Dlaczego oni zawsze... Ale oni są teraz osobno, więc... może wspomożemy tych właśnie Niemców. W sumie jesteśmy z Niemcami, więc może się nam uda frakcję zrobić z Niemcami. Dobra, więc tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to... cześć!